Cześć! Dam Ci parę rad dotyczących poprawy strzelania, zrozumienia pozycji, poprawienia ekonomii oraz wyjaśnię Ci, jak zdobywać doświadczenie i pieniądze, a także wiele więcej. Ale najbardziej przydatna rada dla każdego gracza War Thunder nadchodzi właśnie teraz! W opisie filmu znajdziesz link do oficjalnej strony gry. Gdzie jest haczyk? Haczyk polega na tym, że natychmiast dostaniesz 3 pojazdy premium na zawsze, czołg, samolot i łódź, plus 7 dni premium, 10 tysięcy srebra oraz jeszcze więcej wspaniałych pojazdów, ale jedynie na wynajem oraz dekoracje. Jeśli już zacząłeś grać i nie masz tego wszystkiego, zarejestruj się ponownie i zacznij swoją przygodę z War Thunder ze znaczącą przewagą nad innymi graczami. Oszczędzi Ci to dziesiątki godzin rozgrywki i przyspieszy progres dzięki pojazdom premium i koncie premium, ponieważ zwiększają nagrody i doświadczenie za bitwę. Rozumiesz? Przejdźmy teraz do innych porad i trików. Nie spiesz się z podnoszeniem poziomu konta. Koncepcja gry nie jest zaprojektowana tak, by szybko otrzymywać pojazdy. Nieważne jak bardzo pewny jesteś siebie, nie oczekuj, że gra natychmiast ci się podporządkuje. Rozumiem, że właśnie o to ci chodzi, ale w rzeczywistości działa to inaczej niż oczekujemy. Więc bądź cierpliwy i naucz się jak grać. Obserwuj innych graczy, sprawdzaj poradniki i staraj się naśladować to, co widzisz. Mamy wiele różnych poradników na naszym kanale, jeśli potrzebujesz z nich skorzystać. Powiedzieliśmy o podstawach, przejdźmy teraz do konkretnych pytań. Którą linię powinieneś rozwijać? Preferuję i polecam Amerykanów, ale możesz wybrać kogo tylko chcesz. Dlaczego polecam Amerykanów? Zbilansowane pojazdy, przyjemne niskie rangi i silne wysokie rangi. Nie zmuszam, ale gorąco je polecam. Ale najważniejszą rzeczą w rozwoju niekoniecznie jest naród, który wybierzesz, ale posiadanie pojazdów premium. Tak, w miarę postępów gra będzie sugerować zakup jednego lub drugiego, więc im szybciej zrozumiesz koszt darmowych gier, tym lepiej. Wiesz, jak możesz sprawdzić moje słowa? Za zarejestrowanie się poprzez link dostaniesz tydzień premium i 3 rodzaje pojazdów premium na zawsze. Chociaż są to pojazdy niskiego poziomu, nadal będą lepsze od tego, co mają inni. Mają od początku ulepszone moduły, zwiększone mnożniki nagród i z pewnością ucieszą Cię nawet jedynie tym, że po prostu je masz. Pozostając przy temacie donacji i czołgów, pozwól, że powiem Ci, co się stanie, gdy połączysz te dwie rzeczy. Otrzymujemy wtedy najlepsze narzędzie do postępów w drzewach technologicznych. Rzecz w tym, że wszystkie pojazdy mogą zdobywać doświadczenie bez utraty efektywności w obrębie jednego poziomu, ale pojazdy premium mogą rozwijać wszystkie pojazdy niższych rang. Więc jeśli od razu kupisz coś o wysokiej randze, będziesz mógł bez problemu ulepszyć wszystko, co dostałeś wcześniej. Wyjaśnię to najprościej, jak się da. Od razu kup czołgi rangi 6 i skutecznie rozwijaj poprzednie 5. Tak, będziesz musiał pokonać barierę psychologiczną i przekazać pieniądze deweloperom, ale zaufaj mi, w ten sposób zaoszczędzisz sobie rok z życia. Taka jest różnica w postępach z kontem premium i pojazdami w porównaniu do spartańskiego podejścia, czyli bez żadnych wydatków. Albo poświęcasz cały swój czas grze, albo jedynie cieszysz się z rozgrywek. Wybór należy do Ciebie. Oto mała, ale bardzo przydatna porada. Na samym początku bitwy masz możliwość wybrania punktu, w którym się odrodzisz. Jest to zazwyczaj kilka punktów w różnych miejscach na mapie. W zależności od tego, jakim pojazdem grasz, na przykład lekkim lub ciężkim czołgiem, możesz wybrać taki punkt odrodzenia, który Ci najbardziej odpowiada. Weź pod uwagę cechy krajobrazu, pole, wzgórza, góry czy zbiorniki wodne. Myśl z wyprzedzeniem o tym, gdzie będziesz się poruszać i co najważniejsze, nie wybieraj tych samych punktów, co Twoi koledzy z drużyny, ponieważ wtedy inna linia frontu będzie miała przewagę liczebną w pojazdach, a Ty zostaniesz osaczony z obydwu stron. Często wszystkie czołgi jadą w jednym kierunku. Jest to niepodważalna przewaga. Poruszasz się wtedy jak jedna wielka fala, zmiatając wszystko, co masz przed sobą. Ale to samo sformułowanie ujawnia Waszą słabość. Poruszacie się tylko do przodu, zostawiając tyły i flanki odsłonięte, co sprawia, że łatwo jest rozbić Waszą formację. Często taka formacja napotyka na opór wroga, który zajął korzystniejsze pozycje, a wtedy cała grupa ginie, będąc otoczona. Więc pamiętaj, nie podążaj za tłumem. War Thunder to gra o pracy zespołowej, a nie bitwach na oślep. Myśl o tym, co robisz i jaki to będzie miało wpływ na wynik bitwy. Te pozornie nieznaczące działania mają zwiększyć Twój procent wygranych. Ten materiał jest trochę długi i pełen informacji, ale niestety nie mogę w nim zawrzeć wszystkich porad i trików. Ale jeśli podoba Ci się ten content tego typu, zasubskrybuj kanał i zaglądaj do niego, ponieważ znajdziesz tam więcej poradników. A to rzecz, której nigdy nie znudzi mi się powtarzać w każdym materiale, ponieważ często widzę ludzi popełniających ten sam błąd. Nigdy nie stawaj przodem do wroga, zawsze stawiaj kadłub pod kątem 45 stopni. To zwiększy Twoje szanse na przetrwanie oraz szanse na rykoszet, oraz zwiększając grubość Twojego pancerza.
Względna grubość pancerza, dla tych co nie wiedzą, to grubość pancerza wzdłuż trajektorii pocisku. Jeśli więc zwiększysz kąt, pocisk będzie musiał przejść przez więcej metalu, zanim przebije się przez czołg. Jeśli obrócisz kadłub w ten sposób, grubość zwiększy się na tyle, że przebicie nie będzie możliwe. A hak, którym chciałbym się z wami podzielić, jest następujący. Korzystaj z materiału w pełnym zakresie. To znaczy zdobywaj nie tylko osobiste pojazdy, ale też to, co można sprzedać na rynku. Oczywiście wymaga to dwa razy więcej punktów, ale rezultat jest tego warty. Po pierwsze, jeśli zdobędziesz kupon do handlu, możesz wystawić pojazd na sprzedaż na rynku, a jeśli to zrobisz, ktoś prędzej czy później go kupi. Oznacza to albo zysk w postaci prawdziwych pieniędzy, lub przyspieszenia postępów na koncie, ponieważ za monety Jinyan możesz kupić czołg, pojazd premium lub cokolwiek innego. Im rzadszą rzecz wystawisz na sprzedaż, tym więcej pieniędzy możesz później dostać. Więc farmuj, ale nie spiesz się ze sprzedażą. Oto moja rada. To nie poradnik o najlepszym sposobie gry, ale raczej rada, której możesz posłuchać lub zignorować. Nie chcesz stracić srebra? Nie rozbijaj swojego samolotu o ziemię, chcąc zaatakować czyjś czołg. Jeśli tak się stanie, samolot pójdzie do pełnej naprawy, a to kosztuje sporo pieniędzy. Chyba nie chcesz rozbijać się bez przerwy jak totalny lamus, co? Więc pamiętaj, aby ułatwić sobie celowanie we wroga zza rogu, po prostu się wycofaj zamiast iść naprzód i szarżować, odsłaniając swój kadłub. Fizyka, młody. Im dalej jesteś od celu, tym więcej widzisz. To nie dotyczy 100% przypadków, ale czasami pomaga. A jeśli znajdziesz się na złomowisku lub raczej w hangarze, wejdź w menu i oznacz opcję auto naprawy. Zaoszczędzisz w ten sposób mnóstwo srebra. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, pojazdy naprawiają się same za darmo. Ale fakt, to zajmuje trochę czasu. Za srebro jest oczywiście szybciej, ale drożej. To idealna porada dla tych, którzy nie grają zbyt często. Może parę razy w tygodniu, z piwkiem w ręku. Nie zapomnij ograniczyć ładunku amunicji, ponieważ im mniej masz łusek, tym większe masz szanse na przeżycie, ponieważ nic nie wybuchnie przypadkowo. O tym też pamiętaj. Jeśli twój czołg ma pociski dymne, rzucaj je w stronę wrogów, by uniemożliwić im widoczność. To umożliwi lekkim czołgom w twojej drużynie przedostanie się na lepsze pozycje i atakowanie wrogów, którzy jako pierwsi wyłonią się z dymu. Jednak jest też druga strona medalu. Jeśli zasłonisz wszystko dymem, drużyna nie będzie miała informacji o liczbie i położeniu wroga, więc używaj tej rady w zależności od sytuacji. I jeśli to możliwe, koordynuj z przyjaciółmi za pomocą czatu głosowego. Jeszcze kilka porad dotyczących gry z przyjaciółmi. Nie wahaj się strzelać z karabinu maszynowego, zwłaszcza w gąsienice wrogich czołgów. Zniszczona gąsienica oznacza stratę czasu na naprawy, a wtedy jeden z czołgów twojej drużyny może to wykorzystać i wykończyć wroga z boku. Następna rada dotyczy koordynacji drużynowej. Jeśli grasz ze znajomymi przez czat głosowy, poproś go, aby cię osłaniał. Logika jest następująca. Ukrywasz się za ścianą przed wrogiem. Strzelaj gdziekolwiek, nie ma znaczenia. Wróg myśli, że to jego szansa, że przeładowujesz i jesteś bezbronny, więc wychodzi i natychmiast trafia go twój kompan. Pamiętaj, że przy takich sztuczkach polecam zgasić silnik czołgu, by nie zdradzić, że jesteście tam we dwóch. Jeśli wróg nie jest głuchy, z łatwością usłyszy dźwięk dwóch silników działających jednocześnie, więc wyłącz silnik, niech tylko jeden z was ma go włączonego. Wejdź teraz w ustawienia i wpisz gras, a znajdziesz to, czego ci potrzeba. Chodzi o to, by wyłączyć trawę, ponieważ tylko przeszkadza i zasłania ci widok. Możesz wyłączyć trawę w zakresie, ale jest też zaskakująca rzecz odnośnie śniegu. Nie możesz go wyłączyć, ale możesz przez niego strzelać. Zaskocz wroga, który myśli, że jest ukryty za wzgórzem, i centralnie go traf, pomimo przeszkody. Jeśli chodzi o rozwijanie załogi, mogę doradzić to. Dla czołgów ważne jest ulepszenie umiejętności ładowania i dowodzenia. Dla samolotów ulepszaj odporności na przeciążenia G. Dla okrętów ulepszaj prędkość przeładowania głównego kalibru broni. Nie spiesz się z kupowaniem pojazdów premium. Jest ku temu kilka powodów. Pierwszy, poprzez link w opisie możesz dostać pojazdy premium za darmo. Drugi powód, nie kupuj pojazdów o niskim poziomie, ponieważ kosztują prawdziwe pieniądze, ale niestety nie są tego warte. Lepiej zdobyć je za darmo, korzystając z linku w opisie. Trzeci powód. Najlepiej kupować pojazdy na wyprzedaży, czekać na obniżki oraz wziąć pojazdy premium za pół ceny, co zazwyczaj zdarza się podczas sezonowych wyprzedaży. Co powinieneś zrobić w międzyczasie? Tak, zgadza się. Wziąć nasze darmowe pojazdy premium. Gdzie? Tak, poprzez link znajdujący się w opisie. Polecam zapamiętanie paru podstawowych, ale ważnych przycisków. C i O.
Na C masz swobodną kamerę, która jest przydatna przy jeździe każdym typem pojazdów, ponieważ przytrzymując ten przycisk możesz swobodnie rozglądać się w różnych kierunkach, bez uruchamiania obrotu wieżyczki, obrotu kadłuba lub zawracania samolotu w innym kierunku. Na O możesz obejrzeć pojazd, by dowiedzieć się o słabych punktach lub po prostu zbadać uszkodzone części. Dla nowicjusza druga opcja jest mało przydatna, ale na poligonie zalecam sprawdzanie nowo zakupionych pojazdów, by wiedzieć, które części możesz zaryzykować i odsłonić. Poligon w grze nie tylko jest dla zabawy. Możesz tam wejść, klikając prawym przyciskiem myszy na pojazd, który masz, lub wybierając ten premium i wybierając test drive. A jeśli przeszedłeś do gry poza trybem arcade, to ważne jest, abyś znał coś, co nazywa się dalmierzem. W zręcznościówce masz pomoc w celowaniu, ten mały celownik. Ale od tego momentu robi się trudniej i aby zobaczyć odległość i obliczyć wszystko poprawnie, musisz przytrzymać X i wyregulować lunetę. Jest to ustawione tutaj w ustawieniach. Przewiń w dół, kliknij ustawienia siatki i przypisz klawisze, które są dla Ciebie wygodne. Ustawiłem to na bocznym przycisku myszy, ale wiele osób po prostu przypisuje to do kółka przewijania. Wyceluj, zmierz odległość, wyreguluj celownik i wyślij wroga do hangaru. Oczywiście możesz zaufać swojemu zmysłowi strzeleckiemu i strzelać na wyczucie, ale jest to ryzykowne i wymaga to doświadczenia i umiejętności. To były porady i triki w War Thunder, które chciałem Ci pokazać w tym materiale. I pamiętaj o najważniejszym, o tym jak zaczynasz grę, a właściwie z czym zaczynasz. Przygotowałem dla Ciebie wspaniały zestaw z pojazdami premium, kontem premium, srebrem, pojazdami do wypożyczenia, dekoracjami i boosterami w opisie filmu. To wszystko da Ci ogromny zastrzyk doświadczenia i co najważniejsze, radość z gry. Chcesz kontentu i przydatnych informacji? Więc zasubskrybuj kanał i zostawiaj łapki w górę pod filmami, by dać mi motywację do tworzenia kolejnych materiałów i szukania przydatnych informacji, które będą dla Was cenne. Naciśnij dzwoneczek, by niczego nie przegapić. Powodzenia i do zobaczenia później!